Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kończyli temat związany z teraźniejszą prawdą. Jest to ostatni odcinek, gdzie obecnie jesteśmy na proroczej linii czasu. Jest to dla nas bardzo ważne z uwagi na to, że jako chrześcijanie oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, na koniec historii świata tego. Wielokrotnie w różnych miejscach w Piśmie Świętym jest na ten temat mowa. No tak więc chcielibyśmy wiedzieć, kiedy to nastąpi. Tak więc w dniu dzisiejszym będziemy na ten temat mówili. Nie należy zapominać o bardzo ważnym tekście w Piśmie Świętym, w proroctwie Amosa. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Pan Bóg nie działa przez zaskoczenie. To nie jest, jakbyśmy powiedzieli, grom z jasnego nieba. Bóg planuje wszystko, swoje plany przedstawia swoim prorokom, ci zapisali to wszystko w Słowie Jego i poprzez swoich natchnionych sług przemawia do człowieka, aby człowiek nie mógł powiedzieć: nie wiedziałem, nic o tym mi nie wiadomo, i właściwie obarczyć nawet Boga swoimi niepowodzeniami. Tak więc zastanawiałem się, do czego możemy przyrównać powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i przygotowanie na to wydarzenie. 24 grudnia 2004 roku, jak zwykle, ludzie będący w Indonezji na wyspie Sumatra wyszli na plażę ze swoimi dziećmi, z pociechami, nie spodziewając się w ogóle, nie myśląc w ogóle o tym, że za parę minut rozegrają się wręcz dantejskie sceny na tej plaży. Moglibyśmy powiedzieć, byli nieprzygotowani. Ale czy rzeczywiście? Do brzegu wyspy Sumatry przybliżała się fala, która w kulminacyjnym momencie, tak jak tu widzimy na obrazku, wynosiła 30 metrów, całkowicie zakrywając nawet wieżowce, które były 10-piętrowe. Czy rzeczywiście wszystko mogło ulec zniszczeniu? Tsunami powstaje na wskutek trzęsienia ziemi na dnie oceanu i tego dnia było bardzo mocne trzęsienie ziemi, które właściwie spowodowało falę. Na powierzchni ona nie była wysoka, około 5 metrów, no jak zwykła fala, ale zbliżając się coraz bardziej do płytkich rejonów, podnosiła się, aż osiągła kulminacyjną wysokość 30 metrów. Tego dnia w tym momencie zginęło 30 tysięcy osób. Czy można było tego uniknąć? Oczywiście, że tak. Ten rejon był nawiedzany różnego rodzaju podobnymi kataklizmami i wszędzie były ostrzeżenia. Wszędzie było podane informacje, ale jak to z ludźmi bywa, człowiek wie lepiej, lekceważy różnego rodzaju przepisy i udając się w tak niebezpieczne miejsce, właśnie ryzykuje wręcz swoim życiem. Przez wiele lat nic się nie wydarzyło, aż wreszcie nastąpiła katastrofa. I człowiek zlekceważył bardzo ważne rzeczy, mianowicie trzy podstawowe. Pierwszy, bądź przygotowany na najgorsze. Udajesz się w bardzo niebezpieczny rejon, gdzie pojawiają się. Zazwyczaj człowiek mówi, no dlaczego akurat na mnie to spotkało. Bądź przygotowany, zapoznaj się z historią tego miejsca,
jakie są zwierzęta niebezpieczne, co się dzieje z morzem i tak dalej. Bądź przygotowany. Następnie, jeżeli jesteś przygotowany, obserwuj znaki ostrzegawcze. Przyroda w tym dniu dała dostatecznie duże powody, aby ludzie mogli uniknąć zniszczenia. Dawała tak zwane znaki ostrzegawcze, a ludzie zlekceważyli. Jednym z takich znaków było to, że woda bardzo cofnęła się, odsłaniając olbrzymie rejony plaży. To ludzie myśleli, że to jest coś takiego dziwnego, ale nie wiedzieli, że sama przyroda głośno woła: uwaga, nadchodzi zniszczenie. Kiedy już zobaczyliśmy te znaki ostrzegawcze, działaj, wstań i uciekaj. Uciekaj na górę. No i mamy wynik totalnego lekceważenia tych znaków. W Europie było bardzo podobne wydarzenie, ale to było tsunami też wodne, o wiele potężniejsza fala była. Budowniczowie tej najwyższej zapory wodnej, która miała 261 metrów, to jakbyśmy powiedzieli 9 wieżowców, jeden na drugim, 10-piętrowych ustawiony. Oni spodziewali się takiej fali i byli przygotowani na taką falę, ale według ich obliczeń wyszło, że będzie fala 20-metrowa, ale była fala o wiele potężniejsza, była 200-metrowa, która zmiotła miejscowość, która była poniżej tej zapory, to było w roku 1963. Oczywiście było później wielkie śledztwo i jak zawsze zawinił człowiek. Człowiek zlekceważył te bardzo istotne znaki, które już sama przyroda podpowiadała człowiekowi. Człowiek zlekceważył i doprowadził do tej 200-metrowej potężnej fali wodnej, która została spowodowana usunięciem olbrzymiej ilości ziemi do tej zapory i to spowodowało olbrzymią falę. Tak samo jest z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Nastąpi koniec, nastąpi totalne zniszczenie, rozliczenie ludzkości z całej działalności. Uczniowie też chcieli wiedzieć to wszystko, pytali Jezusa, a kiedy to nastąpi, są bardzo ciekawi, lecz Chrystus odpowiedział: nie do was należy znać dzień i godzinę, którą Ojciec ustanowił całą powagą swojej władzy. Pan Bóg zarezerwował sobie czas, kiedy nastąpi to rozliczenie, czyli koniec świata. Ale człowiek ma być przygotowany. Daje dostatecznie duże ilości dowodów, znaków, które my jako ludzie mamy poznać. Mamy się zapoznać z tymi znakami i zacząć działać. Tak jak wtedy uciekali na górę, w góry, Pan Jezus mówi, że zbawienie jest na górze Syjon. Też jest zbawienie na górze, na tą górę duchową mamy uciekać, o której później będę szerzej mówił. I dlatego są ludzie, którym te sprawy nie są obojętne, którzy studiują to zagadnienie, zajmują się, obliczają różnego rodzaju proroctwa, o których Pismo Święte mówi. Pewne znaki, które Słowo Boże nam podaje, to wszystko kumulując w wykresy, które są mniej lub bardziej rozbudowane, jak oto ten wykres, które wskazują nam bardzo wyraźnie, że Słowo Boże się wypełnia. To, co prorocy, apostołowie i święci Boży mężowie zapisywali pod natchnieniem Ducha Świętego na kartach Pisma Świętego, że te znaki się wypełniają i niechybnie będzie koniec, który przeżyje tylko bardzo mała grupa ludzi. Jednym z największych proroctw, o którym mówi Pismo Święte na podstawie właśnie roku kalendarzowego świątynnego,
proroctwo Daniela, Księga Daniela i Księga Apokalipsa to są jedne z największych proroctw, które w symbolach, byśmy powiedzieli w zagadkach, podają nam bardzo ważne wydarzenia. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znów wróci do swojego prawa. Gabrielu wyjaśni mu to widzenie. Widzenie o wieczorach i poranków, jak powiedziano, jest prawdą, a ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach, po wielu, wielu latach, bo to są lata prorocze, które kończą się w roku 1844 na jesień. Rozpoczął się tak zwany ostatni okres, który ma odpowiednik w służbie świątynnej, gdyż świątynia miała swój specjalny rytuał, miała miejsce święte i miała miejsce najświętsze, i tym ostatnim rytuałem, o którym mówi Pismo Święte, który kończył kalendarz świątynny, rozliczenie Izraela z grzechów. To było roczne rozliczenie z grzechów, tak zwana godzina sądu, gdzie cały Izrael był oczyszczony z grzechów, z grzeszników, i tu są tak zwane dwa kozły, kozioł dla Pana i kozioł dla Azazela. Oczywiście Bóg chce zawrzeć nowe przymierze, z uwagi na to, że to stare przymierze uległo zniszczeniu, z uwagi na zniszczenie świątyni. Chrystus Pan w Wieczerniku mówił o nowym przymierzu, we krwi mojej. A to nowe przymierze polega przede wszystkim na tym, jak Jeremiasz podaje, zapiszę, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wpiszę go na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Tak jak zakon, czyli 10 przykazań Bóg kazał Mojżeszowi włożyć do Arki Przymierza, tak w tym nowym przymierzu Bóg chce, aby jego zakon, jego 10 przykazań było w naszym sercu, abyśmy byli ludem Boga, abyśmy zgodnie z Bożymi prawami i z Bożymi przykazaniami mogli żyć na tej ziemi, i to jest jedno z przygotowań na nadchodzące wydarzenia. Znaki są bardzo ważne, ale jeżeli będziemy znali czas, powagę czasu, będziemy wszystko znali, ale nie będzie Bożego zakonu w naszych sercach, nie zawrzemy nowego przymierza z Bogiem, to na nic to nam nie pomoże. Było pierwsze przymierze, które miało swoje przepisy i służbę, mamy drugie przymierze, Duch Święty. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Pierwszy przybytek został zniszczony w 70 roku przez wojska rzymskie, ale był otworzony nowy przybytek, świątynia Boża, która jest w niebie, w której jest skrzynia przymierza, a w tej skrzyni jest 10 przykazań. I tym arcykapłanem, który tam oręduje za nami, nie jest jakiś człowiek, ale jest człowiek Jezus Chrystus, arcykapłan według porządku Melchizedeka. I o tym musimy pamiętać. I nastąpi ostateczne rozliczenie z grzechu w tym wielkim dniu Jom Kippur, który się od roku 1844 rozpoczął, gdzie właśnie jest przygotowanie na nadchodzące wydarzenia. Bóg przygotowuje swój Kościół i ludzi, aniołów, cały wszechświat na ostatnie wydarzenia na planecie Ziemi. Nie do nas należy znać dzień i godzinę, ale możemy znać czasy, epoki, które się otwierają przed nami. Obecnie żyjemy, tak podzieliłem, aby to lepiej zrozumieć, te czasy ostateczne na czasy przedostateczne i czasy ostateczne i powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, czyli koniec historii tego świata. Czasy przedostateczne to czasy głoszenia Ewangelii
na świadectwo wszystkim narodom. To jest czasy nawracania ludzi, to jest czasy pieczętowania, przygotowania ludzi na czasy ostateczne, kiedy rozpoczną się wylanie na tę ziemię, na niepokutujących ludzi, ci, którzy zniszczyli ziemię, którzy żyją w grzechu, tak jak Sodoma i Gomora, świat przedpotopowy został zniszczony, tak samo i obecny świat będzie zniszczony, ale Bóg w sposób cudowny ochroni swój Kościół, swoich wybranych. Nastąpi, tak jak to Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzeni przed Nim wszystkie narody, odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kosów. I owce do owiec powie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane do was od założenia świata. Wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego anioł. Bóg chce zbawić człowieka, Bóg chce ratować i będzie grupa ludzi, oczywiście w stosunku do tych zatraconych, bardzo mała, którzy będą uratowani. Uratowani dlatego, że podjęli działania, przygotowali się, studiowali Słowo Boże w modlitwie, w kierownictwie Duchem Świętym i poszli za głosem dobrego pasterza, którym jest Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. A ci, którzy poszli za szatanem i za jego aniołami, pójdą w to samo miejsce, które przygotowane zostało dla nich. Można się przygotować. Pismo Święte wielokrotnie wspomina o sytuacjach, gdzie ludzie byli w stanie zagrożenia, a Bóg przez swoich proroków, przez swoich posłańców dawał im ratunek. Tym pierwszym takim ważnym, tym jednym z ratunków jest 10. plaga w Egipcie, pomór pierworodnych. Pan Bóg dał nakaz aniołowi, aby wszystkich pierworodnych zabijał. Bez wyjątku. Jedynie miał omijać miejsce, które było pomazane krwią zabitego baranka. To już sama analogia nam mówi o baranku Bożym, Jezusie Chrystusie, że jedynie On nas może uratować od tej wiecznej śmierci. Innym miejscem w Piśmie Świętym jest potop. Ludzie byli tak grzeszni, tak grzeszyli, że grzechy aż do nieba doszły. Tak więc Pan Bóg postanowił zniszczyć człowieka, ale znalazł na tej ziemi wybraną rodzinę Noego i postanowił ich uratować. O, Noe uratował się nie przez jakieś cudowne zabranie z ziemi, ale Noe budował arkę. I kiedy zbudował tą arkę ze zwierzętami, ze swoją całą rodziną, szedł i uratował się. Czy inni ludzie mogli się uratować? Mogli. Ale oni zlekceważyli, okpili tą sprawę, tak więc Noe jedynie się uratował. Tak więc w dniach dzisiejszych też jest arka, też jest miejsce dla uratowania. Oczywiście jest to arka duchowa. To nie jest, że już marzymy krwią drzwi i okiennice, że nie budujemy arki, ale budujemy tą duchową arkę, o której Pismo Święte nam wyraźnie mówi. Pieczęć Boga. Bóg wysyła swojego anioła, który z pieczęcią Boga żywego stawia na tych swoich wybranych. W Starym Testamencie w świątyni był kapłan, który nazywał się pieczętarz. Jego zadaniem było postawienie pieczęci na ofierze. Jeżeli tą ofiarę miał przyjąć Bóg, to miała być doskonała ta ofiara, bez żadnych uszczerbków. Tak więc ten kapłan, który miał przyłożyć pieczęć, oglądał bardzo dokładnie tę ofiarę,
czy ta ofiara zostanie przyjęta przez Boga. Wstępny przegląd. Jeżeli ta ofiara miała jakieś wady, czy jakieś ślepe, jakieś ułomności, złamania, czy coś takiego wybrakowane, to była ta ofiara odrzucona. Tak więc, jeżeli chcemy otrzymać pieczęć Boga żywego, to naprawdę musimy dużymi standardami stanąć przed Bogiem. Inna grupa ludzi otrzymuje znamię bestii. Bestia to jest ludzka istota, która pod wpływem szatana i złych sił działa na ziemi. To są właśnie te antychrysty, fałszywi prorocy, fałszywi chrystusowie, którzy zwodzą narody. I tych zwodzonych jest coraz więcej i można powiedzieć prawie cały świat. Czym się będą czasy przedostateczne charakteryzowały? Pismo Święte nam bardzo dużo na ten temat mówi. O czasach ostatecznych, dni ostatecznie, że to będą czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy będą szydzić ze Słowa Bożego. To będą te czasy ostateczne. I Pan Jezus, nasz nauczyciel, też bardzo dużo na ten temat nam podaje w swoich Ewangeliach, że będą wielkie zwiedzenia, wielkie oszustwa. Ludzie będą oszukiwani, zwiedzeni. Ale cała historia świata tego będzie się normalnie toczyła. Jedzą, piją, żenią się, za mąż wydawają, aż się nie spostrzegli, aż nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak jak było z tsunami. Ludzie się bawili, jedli, pili z dziećmi i później wielka tragedia, bo dzieci im poginęły, rodzice im poginęły, ale to jest spowodowane czym? Nieprzygotowaniem. To nie jest wina Boga, to jest ludzie się nie przygotowali na nadchodzące wydarzenia, a nawet jeszcze szydzili z tego wszystkiego. Jednym z takich największych zwiedzeń, jakie będzie na tej ziemi, że szatan w postaci antychrysta zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I ludzie będą oddawali mu pokłon. To oczywiście wydaje nam się niewyobrażalne, lecz wierzcie, tak będzie. O tej idei antychrysta jest bardzo piękna książka, której tutaj podaję tytuł. To trochę trudna książka, ale można wiele, wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć i być przerażonym tym, jak już obecnie działa antychryst na świecie. Mamy tu bardzo ciekawe zdarzenie, które miał prorok Izajasz. Był bardzo ciekawy, ile tych ludzi będzie zbawionych, bo wszędzie dookoła bałwochwalstwo, odstępstwo. Izrael się po prostu udał za obcymi bogami i tak dalej. I prosi Pana Boga, ile tych ocalonych będzie, ile zbawionych. Pan Bóg pokazał mu plażę piaszczystą, olbrzymią plażę ciągnącą się kilometrami i powiedział, choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, tylko resztka będzie ocalona. Tyle, ile ci się w garści zmieści. 144 tysiące mówi nam Księga Apokalipsy, czyli 1 na 60 tysięcy obecnie. Kiedy rozpocznie się ostatni akord na planecie Ziemi? My nie wiemy o tym, kiedy to się rozpocznie, ale będziemy mieli bardzo potężne znaki, ale kiedy ten znak zobaczymy, to właściwie już wszystko jest podkreślone. Nie ma nic do dodania, nie mam nic do ujęcia. Jest po prostu koniec ostatecznie i Bóg bierze w swoje ręce. Chrystus rozpoczyna rządy od przede wszystkim
ukarania tych ludzi, którzy doprowadzili do tego wszystkiego i wspólnie z szatanem połączyli się z największym przeciwnikiem Boga. Oczywiście w ten moment rozpoczęcia czasów ostatecznych w niebie będzie cisza. Wszyscy będą z wielkim uwagą, wielką uwagą obserwować to, co będzie na tej ziemi. Ten ostatni akord. Świątynia będzie zamknięta. Nikt nie będzie mógł wejść ani wyjść. Koniec. Rozpoczyna się 7 ostatecznych plag, które będzie wylane na planetę Ziemię. Te plagi są opisane w 15, 16 rozdziale. Przerażająca rzecz, ale przerażająca, abyśmy mogli ocucić się. Tak jak z tym tsunami. My widzimy te przerażające rzeczy, które się wydarzyły. Jeżeli ty pojedziesz w ten rejon, musisz sobie zdać sprawę, że jesteś w niebezpieczeństwie, wielkim niebezpieczeństwie. Możesz zginąć. Ty, twoja cała rodzina. Jest tragedią, jak jedna rodzina pięcioosobowa, młode małżeństwo i troje małych dzieci. Te trzy dzieci zginęły. To małżeństwo było tak zrozpaczone przez siebie, przez swoją arogancję, przez swoje lekceważenie. Myśleli o zabawach, przyjemnościach dla dzieci, nie myśleli o swoim własnym bezpieczeństwie. I kiedy zobaczyli ciała swoich dzieci, bo oni się jakoś uratowali, postanowili z sobą skończyć. Ale kiedy wyszli na plażę i zobaczyli 30 małych dzieci chodzących, szukających swoich rodziców, byli przerażeni i postanowili swoje życie oddać, aby pomagać innym. Tak więc to jest dla nas ostrzeżenie. Pan Bóg nie będzie powtarzał tej lekcji. Jeszcze raz spróbujemy. Nie, jest tylko jedna lekcja. I bądźmy przygotowani na tą odchodzącą lekcję. Pierwszym, największym znakiem, kiedy się pewnego dnia obudzimy, zobaczymy, że tysiące, wszędzie ludzie są chorzy. Jakaś gigantyczna epidemia, która ogarnęła wszystkich ludzi na planecie Ziemi. Miliardy ludzi są owrzodzonych wstrętnym, śmierdzącym wrzodem. Całe twarze, całe ciało. Coś okropnego, a tylko 144 tysiące jest ochronionych. Dlaczego? Bo wybrali drogę Boga, bo przyjęli pieczęć Boga i ta pieczęć i święci aniołowie chronią ich przed tymi kataklizmami, które przyjdą. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodził nago, i aby nie widziano sromoty Jego. Tak mówi Chrystus w objawieniu świętego Jana, 16 rozdział, 15 wiersz. To przyjście jest tak tsunami, nagle i niespodziewanie. Nie pilnujemy swoich szat, a złodziej nam ukradł. Odwróciliśmy się, a przez złodziej nam ukradł. Ten zły nas pozbawił błogosławieństwa. Nie czuwaliśmy dostatecznie. Tak więc błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje. Możemy ochronić się. Bóg podaje nam ochronę. Czuwaj, czuwaj człowieku. Jaka jest ochrona przed tym wszystkim? Ochrona jest, o której Pismo Święte Apokalipsa nam mówi w tych ostatnich wydarzeniach do ostatnich ludzi, którzy będą żyli na planecie Ziemia. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Większość kościołów, większość domów zdecydowana ma Chrystusa na zewnątrz. Chrystus nie jest w środku, nie jest w kościołach, nie jest w domach, nie jest w rodzinie, jest na zewnątrz. Chrystusie, tak jak to Dostojewski pisał w wielkim monologu inkwizytora, jest taka
fabularna historia z przyjściem Chrystusa do Sewilli, do miasta, w której najwięcej płonęło stosów, i Chrystusa właśnie strażnicy inkwizycji złapali. Ten inkwizytor, polecam to do przeczytania, rozmawia z Chrystusem. I ten wielki inkwizytor, jakiś biskup, mówi wyraźnie: po co tu przyszedłeś? Nie chcemy cię. Mamy swój kościół, a ty jesteś nam niepotrzebny. Większość ludzi, zdecydowana większość, 1 na 60 tysięcy, mówi wyraźnie: nie chcemy cię, Chrystusie. Nie chcemy. Mamy swoje rytuały. Mamy swoje szaty. Mamy swoje obrządki. Ciebie nie chcemy. Nie chcemy, abyś nam królował. Wróć skąd żeś przyszedł. My, to jest nasz kościół. To nie jest twój kościół, to jest nasz kościół. Drzwi zamknięte. Bóg w rozmowie z Abrahamem w pierwszej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, mówi tak: jam jest Bóg wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bóg jest wszechmogący, może wszystko dokonać, ale bez współpracy z nami nie może nas zbawić. A ta współpraca z nami to jest to, że wierzymy w wszechmoc Bożą, że On jest gotowy nas ochronić, ale trwamy w społeczności z Nim. Społeczność mamy. Społeczność, tak jak Enoch miał społeczność z Bogiem, Noe miał społeczność z Bogiem, i bądź doskonały. Tę doskonałość daje nam prawo Boże, przestrzeganie. To jest bardzo głęboki temat, abyśmy o tym pisali. Nie dadzą nam doskonałości, zbawienia ludzie. Czy to jacyś święci ludzie, czy jakimiś tytułami, duchowieństwo, kapłaństwo, pastorowie. Oni mogą nas na zatracenie poprowadzić. Ponieważ Bóg jest miłością, pragnie odpowiedzi miłości ze strony ludzi. Obiecał życie wieczne tym, którzy dobrowolnie docenią Jego miłość i wybiorą posłuszeństwo Jego woli wobec nich, woli będącej aktem miłości. Życie wieczne jest obiecane tym, którzy ochoczo porzucą swoje grzechy i chętnie współdziałają z Duchem Świętym w dziele odrodzenia ich wzorców nawykowych, tak by spontanicznie miłować bliźnich, co jest priorytetową wolą ich miłującego Boga. Bóg nie bawi się w gry słowne, nie zbawia tych, którzy wypowiadają właściwe słowa, ale których życie nie jest odzwierciedleniem w dojrzały sposób tego, co wyznają usta. Bóg odpuścił. Bóg dopuści, aby cały wszechświat i ludzie mogli ujrzeć rezultaty posłuszeństwa i nieposłuszeństwa objawionej woli Bożej. Odkupieni to ci, którzy współdziałali z Bogiem i pozwolili rozwinąć w sobie postawę miłości i ochoczego posłuszeństwa Jego woli. Wykazali oni, że można im powierzyć życie wieczne, gdyż nigdy więcej nie narażą na ryzyko bezpieczeństwa wszechświata. I to jest bardzo ważne. Bóg z ochotą powierzy życie wieczne swoim zbawionym. Ochoczo, gdyż ma 100% pewność, oni nie rozpętają na nowo piekła. Wszechświat będzie połączony na nowo w jedną wielką rodzinę. Będzie wielkie bezpieczeństwo i powrócimy do Bożej rodziny. Chrystus powiedział bardzo wyraźnie, krótkie zdanie: pamiętajcie o żonie Lota. Nie tłumaczył tego Chrystus nic. Wiedzieli, co żona Lota zrobiła. Sodoma i Gomora ginęła, a jej było żal Sodomy i Gomory. Dobrze jej się żyło w Sodomie i Gomorze. I dlatego pełna odwróciła się i popatrzyła jeszcze raz na to ginące, kochane miasto, w którym żyła.
Noe i jego córki poszli, nie oglądając się na ten świat. Tak więc nie oglądajmy się na ten świat. Ten świat idzie na zginienie. Nie mamy nic na tym świecie, co mogłoby nam dać zbawienie. Nie łączmy się z tym światem. Nie miejmy nic wspólnego z niewiernymi, którzy odciągają, może świadomie, może nieświadomie, ale odciągają nas, abyśmy zachowali się tak jak Lota, żona Lota, byśmy stracili życie wieczne i zbawienie. Plan zbawienia to przywrócenie duszy ludzkiej obrazu Boga i oglądać będą oblicze Jego, a imię Jego będzie na czołach ich. Każdemu człowiekowi, który daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przed każdym, kto to pojmie, otwiera się bezkresne pole badań, posiada on klucz do skarbca Słowa Bożego. O co właściwie w tym wszystkim chodzi? To, co mówi list do Efezjan i Apokalipsa w ostatnich miejscach. Przywrócenie na nowo jedności. Połączenie tego, co na niebie, z tym, co na ziemi. Teraz się nie może to połączyć, bo tu żyjemy na grzesznej, zepsutej planecie. Bóg pierw musi oczyścić tę planetę na nowo, tak jak woda potopu oczyściła ten pierwszy świat, a później ten drugi, w którym my obecnie żyjemy, będzie oczyszczony ostatecznie. Nic już złego nie powstanie. I wtedy będziemy patrzeć w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa na oblicze naszego Zbawiciela, na oblicze naszego Boga, a imię Jego będzie na czołach naszych. Sprawmy, aby nie zaniedbać tych rzeczy, nie zaniedbać pod żadnym pozorem, nie zaniedbać, aby nikogo z nas nie zabrakło. Niech Wszechmogący Bóg nam błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech, bo idźcie w pokoju. Amen. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5, wers 17 i 18. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Piekło ogniste. Te dwa słowa, piekło ogniste, pochodzą od samego Jezusa. Wypowiedział je Syn Boży. Nie ma tu żadnego nieporozumienia. Jezus wyraził się jasno i wyraźnie. Tu chodzi o piekło. Ale dzisiaj mamy z tym problem. Nie rozmawiamy o nim. Jezus powiedział dwa słowa. Piekło ogniste. Ale nikt nie chce o tym słuchać. Szukamy pocieszenia u Jezusa Zbawiciela, Uzdrowiciela. Bóg przysłał na ziemię Syna, aby dał się za nas ukrzyżować. Dziękujemy za to Bogu, a potem wracamy do codziennego życia, jak gdyby nigdy nic. Ale o piekle nie myślimy. Możesz kroczyć po tej ziemi i twierdzić, że masz Boga w sercu. Ale będziesz sądzony po swoich uczynkach. Ogniste piekło istnieje. I chwała Bogu. Możesz o tym nie myśleć, ale bądź gotowy. Każdy z nas kiedyś umrze. Może za 80 lat albo po wyjściu stąd. Kiedyś wszyscy staniemy na sądzie ostatecznym. Pomyślmy o tym, gdzie się obudzimy. Jesteście gotowi? Módlmy się w imię Jezusa. Możecie usiąść.